Cześć, witajcie. Dzisiaj Lexus UX250H. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz należy do Dominiki, której bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Jest to samochód poliftowy, choć lift w tych samochodach był niewielki. Wyprodukowany w roku ubiegłym, czyli 23. Od 3 miesięcy jeździ nim Dominika. Samochód został przez jej męża sprowadzony ze Stanów. UX250H, czyli dwulitrowa benzyna plus elektryk, łączna moc układu 184, konie mechaniczne. Może elektryk to najlepiej zabrzmiało. To są dwa elektryki. Jak widać, samochód all-wheel drive. Chyba w Stanach mają taką naklejkę, w Europie to było chyba E4, o ile dobrze pamiętam, i w wersjach z napędem na 4 koła. Przy tylnej osi był mały silniczek elektryczny o mocy kilku koni mechanicznych. Z przodu był elektryk plus benzyna. Łącznie dawało to 184 konie, 202 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I jest to samochód miejski. Miejski crossover UX Urban Crossover. Tak to mówi o nim Toyota, czy szerzej Lexus. Wiadomo, że Lexus to szlachetna marka Toyoty, ale koncern jeden. Jest to wersja wyposażeniowa Business, czyli druga od dołu. Pierwszą od dołu był Elegance, drugi był Business. Najwyżej wiadomo o Motenashi. A po drodze były jeszcze F-Sport Design, F-Sport Design Plus, Prestige i F-Sport. Jakie były szczegóły specyfikacji Business, to nie wiem. Tym bardziej, że jest to Business z rynku amerykańskiego. Mogło się to auto różnić od samochodów w specyfikacji Business europejskich. Zazwyczaj tak to jest. Ciemne wypełnienie przednich reflektorów. To znaczy, że samochód jest po liftingu. Te zmiany są tak mikroskopijne, że naprawdę trzeba być sporym fanem marki, żeby rozpoznać przed lifta od po lifta. Co tu jeszcze widzę designersko? To przyciemnione tylne szyby. Widzę czarny dach, z tyłu czarny spoiler. Tutaj ta blenda czarna. Nie wiem, na ile jest to wersja amerykańska, na ile jest to opcja. Może jest jakiś fan marki Lexus, który jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. To bardzo proszę o komentarz. To jest zawsze cenna informacja do widzów. Być może po prostu amerykański biznes tak miał, a być może to była dodatkowa opcja. Tego nie wiem, właścicielka też tego nie wie. Prezentowany egzemplarz jeździ na 18-kach Bridgestone Turanza, a rozmiar ogumienia to 225x50. Ładny wzór alufelg. Układ hybrydowy Lexa, pięknie obudowany, ładne plastiki. Z boku silnik elektryczny, mnóstwo elementów jest widoczne. To tak dla fanów motoryzacji, którzy lubią sobie swoje auto pooglądać. No to tutaj, pomimo plastików, ładnie wszystko widać. W tym miejscu widzicie, co jest, wiecie, co lubię, ale często tak jest w samochodach japońskich, czy szerzej azjatyckich, również koreańskich. Oni tam nie używają siłowników, generalnie mają pręciki, aczkolwiek to jest Lexus, a szlachetność zobowiązuje. Nie wiem, dlaczego pręcik, ale kiedyś pytałem o to w Toyocie, dlaczego mają pręty. Oni powiedzieli, że ich samochody się nie psują. Zaglądasz pod maskę tylko po to, żeby uzupełnić płyn do spryskiwaczy, więc zaglądasz tam bardzo rzadko. Wtedy siłowniki nie są potrzebne. Trzymajmy się tego, co mówi Toyota. Nie się cieszą z tego, że ich samochody są niezawodne. Oczywiście lubię Toyotę, lubię Lexa właśnie ze względu na niezawodność i układy hybrydowe. Jeżeli Toyota bądź Lexus, to dla mnie zawsze hybryda i zdania nie zmienię. Oczywiście Toyoty benzynowe też się nie psują. W tym samochodzie również była jednostka benzynowa dostępna, ale zawsze wychodzę z założenia, że lepiej mieć hybrydę. No i wybaczcie, że jestem w czapce, ale niestety, jak widać, pada. Realizujemy nasze recenzje w weekendy, doskonale o tym wiecie. W ciągu tygodnia ja pracuję, Bartek studiuje, także tylko i wyłącznie weekendy, dlatego ciężko nam się wstrzelić w okno pogodowe. Jeżeli ten samochód ma gdziekolwiek jakieś wady, to jak na razie zauważyłem, że jego wadą jest niewielki kufer. Ten kufer ma pojemność 320 litrów, jeżeli masz wersję benzynową, to 334, 14 litrów więcej. No to mało jak na taki samochód. Oczywiście samochód miejski, doskonale o tym wiecie. Miejski mógłby być również Yaris. To jest crossover miejski. Wiadomo, SUVy i crossovery bardziej popularne. Podwójna podłoga, ale przydałoby się, żeby ten kufer był większy. W tym miejscu również przesadna oszczędność. W którymś filmie Wam o tym mówiłem, że producenci samochodów mówią to w ten sposób, że jak jest sztywna półka, położysz sobie drobne przedmioty. Przy ostrym hamowaniu czy kolizji, której nikomu nie życzę, te przedmioty mogą w Ciebie uderzyć, a jak jest taka miękka półka albo imitacja półki, to nic tu nie położysz, bo to wszystko się tutaj zagłębi. Tak to tłumaczą, ja uważam, że jest to po prostu przesadna oszczędność. To, co mówiłem wcześniej, wersja Business, ładna, jasna skóra. Nie wiem, co było opcją, a co standardem, tym bardziej na rynku amerykańskim. Proszę o komentarze, może ktoś wie więcej na ten temat, to niech się z nami podzieli tą informacją. Fotele w pełni elektrycznie regulowane, nie są wentylowane, są skórzane. Powtórzę się, druga wersja od dołu. Tutaj pokrętła do zmiany wielu funkcji. Wygląda to fajnie, żeby nie powiedzieć śmiesznie. Możesz sobie trzymać byka za rogi, oczywiście jak nie kierujesz. Jak kierujesz, czy jak jedziesz samochodem, to lepiej się tutaj nie trzymać oburącz, ale jak stoisz na postoju, no to możesz trzymać byka za rogi. Materiały ogólnie bardzo dobrej bądź dobrej jakości. Tu miękka skórka. W tym miejscu nie ma tkaniny, ale nie jest to absolutnie jakiś tam tani plastik. To wszystko dobrze się ugina pod uciskiem kciuka, czy pod naciskiem kciuka. Tu w tym miejscu za to jest już niestety twardy plastik. Wyprofilowanie na półlitrową butelkę. Pozostała część kieszeni niewielka. W tym miejscu odrobina piano black.
Przejdźmy zatem do ilości miejsca. Fotel ergonomicznie ustawiony do mojej postury. Nie wadzę prawym kolanem. Na wysokości lewego kolana miejsce ok. Na wysokości głowy tak na dwie płaskie dłonie. Materiały tutaj eleganckie. Fajna kierownica. Design dla mnie ok, ale już wsiadam za siebie. Tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Mieszczę się tutaj, ale siedziałem w tej klasie samochodów bardziej przestronnych. Nie jest źle. Mogę nawet usiąść na miejscu środkowym, delikatnie przycierając łysiną o podsufitkę. Ładna lampeczka w tym miejscu, ale powiedzmy, że z tyłu mojej postury trzy osoby raczej nie chciałyby tu przesadnie daleko jechać. Zresztą w takim miejskim samochodzie pewnie trzech dryblasów z tyłu nie siada. Nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu, dwa gniazda USB typu C. Fajnie się prezentuje ta jasna tapicerka. W tym miejscu dwa uchwyty na kubki, podłokietnik mięciutki, brak przebicia do kufra. Isofixy w tym miejscu, Na przednim siedzeniu isofixów brak. Nawet w tym miejscu widzę poduszka dla pasażera siedzącego z tyłu. Z tyłu za to oszczędzali. Tu twardy plastik, tutaj ten materiał to również twardy plastik, nie tak elegancki jak z przodu. Tu z kolei jest ten sam elegancki skórzany materiał co z przodu. Tutaj twardy plastik i z tyłu brak kieszeni. Drzwi otwierają się pod takim oto kątem, tylne, przednie. I fajne jest to, szczególnie w deszczowe dni, tak jak dzisiaj, że drzwi zakrywają progi. Co we wnętrzu po lifcie? Na pewno zmienił się tablet. Ten tablet jest jeszcze bardziej pionowy aniżeli w przedlifcie. Odrobina piano black po bokach, ale nic tu absolutnie nie czeszczy. Spasowanie dobre. Jak widać, menu w tej chwili po angielsku, a usłyszałem od męża właścicielki, że menu jest tutaj po polsku. No, to nie wiem i to, co usłyszałem, to jedyna informacja, że nie idzie przestawić Fahrenheitów na Celsjusze. W tej chwili 75 stopni, strasznie gorąco. Nie wiem, jak my z Martkiem wytrzymamy w trakcie tej recenzji, ale to oczywiście taki drobny żart. Przed liftach tutaj był touchpad, w polifcie tego touchpada nie ma, ładowarka indukcyjna, dwa USB typu C, dwa uchwyty na kubki, mała półeczka, fajny, mięciutki, długi podłokietnik, pod nim głęboki schowek, prywatne rzeczy właścicieli, gniazdo 12V i USB z tego co widzę. Przełącznik trybu jazdy, w tym miejscu można wywołać tryb EV mode, czyli w pełni elektryczny, auto hold, ECVT, wiadomo jak w każdym elektryku. Cały czas się zastanawiam, jak długo mam się trzymać za te rogi byka, ale chyba już niedługo, bo za chwilę ruszamy w trasę. Kierownica wielofunkcyjna, to co mówiłem, elegancka, taka jak w samochodach z lat 90., a najbardziej lubię samochody z lat 90. Fajnie przeszyta, gruba, mięsista, design taki, jaki lubię. Materiały bardzo dobrej jakości, mięciutko, mięciutko, tutaj mięciutko, dopiero w tym miejscu jest bardziej twardo. Nie wiem, jak to jest w wersjach europejskich, ale w tej wersji amerykańskiej naprawdę pozytywnie zaskakują materiały, bo często słyszę, że w małych Lexach to te materiały nie przystoją do producenta, czyli do Lexa. Lex zawsze się kojarzył z luksusem, mam na myśli LS-y, a w tym UX-ie zza wielkiej wody te materiały są naprawdę dobre. Dwa USB typu C w tym miejscu, o czym już wspominałem. Tutaj schowek głęboki przed pasażerem, nie jest miękko wyściełany. Dobrze, że jest fizyczne pokrętło regulacji głośności. Menu jest czytelne, choć nie jest niestety w naszym języku. Przepływ energii jak w każdym aucie hybrydowym, ale to, co często było mankamentem Toyota czy Lexusów, a mianowicie kiepska reakcja na dotyk, no to w tym samochodzie jest znacznie lepsza. Jak widzieliście przed chwilą, musiałem kliknąć dwa razy, ale jak dotychczas na wszystkie funkcje wystarczyło, że kliknę raz i wszystko działało tak, jak działać powinno. Nie zawsze tak dobrze było, powtórzę się, w samochodach tego producenta. Tak jak w każdej recenzji, pokażemy jeszcze głośność pracy dmuchawy. Zakres, jak widzicie, 7-stopniowy i powiem tak, jest cicho. Jest cicho, a więc klasa, czy marka samochodu zobowiązuje, może nie klasa, że zabrzmiało. Marka samochodu zobowiązuje, na pierwszym, drugim stopniu absolutnie dmuchawy nie słyszę. Na trzecim stopniu przyjemnie chłodzi bądź grzeje, bo w tej chwili grzeje, delikatnie słyszalna. Na siódmym stopniu jest niezły huragan, ale znacznie, znacznie ciszej niż w samochodach innych producentów. To duży plus, bo UX nie jest jakimś klasowym samochodem. Ok, Lex zobowiązuje, ale jest to samochód, powiedzmy, niewielkich rozmiarów, miejski. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne i powiem, że jak na japońskiego producenta, to całkiem dobry obraz z kamery cofania. No wiadomo, Lex, powtarzam się, szlachetnie zobowiązuje, bo w niektórych Toyotach tak dobrze nie jest. Pokaż Bartku jeszcze, jaki jest przebieg tego samochodu. 13 495 km. My na razie niewiele nim przejechaliśmy. Jak mówiła Dominika, został sprowadzony 3 miesiące temu przy przebiegu 7000 km. Aktualnie 13,5, czyli troszkę nim przejechała. I średnie spalanie 6,2 litra. Jest to cykl mieszany, gdy jeździ tylko i wyłącznie po Jarocinie, bo na samochód generalnie jeździ po Jarocinie, to wtedy średnie spalanie na poziomie około 5,5-5,8. Poprzedni jej samochód to Porsche Macan. Świetny samochód, była z niego mega zadowolona, tylko mówiła, że niestety tam średnie spalanie jeżdżąc po Jarocinie to było około 12,5-13 litrów, a tutaj to jest mniej niż połowa z tego i to jest największa zaleta tego samochodu. Powiem Wam, po kilkunastu minutach jazd po Jarocinie, że jest taki
sztywny. Sztywny jak na miejskiego crossovera, to sztywny i bardzo dobrze się prowadzi. Bezpośrednio układ kierowniczy. Czytałem właśnie, że ten niewielki lift, który miał miejsce, dotyczył także układu kierowniczego, że poprawiono jego precyzyjność, pracę. No powiem, że jak na crossovera prowadzi się naprawdę dobrze. Bym powiedział, że to samochód segmentu B, niski, a nie crossover. Jeżeli nie chcesz Lexa, to możesz sobie wybrać CHR-a. CHR to jest taki nieco tańszy Lex UX. No, samochody mocno spokrewnione. Wiadomo, Lex bardziej szlachetny, z tego tytułu droższy. CHR-ka to typowa tojka, a więc nieco tańsza. Przed nami SK, tym razem Lex UX 184 konie hybryda. Na dole widzicie w milach wskazówka prędkościomierza wędruje po kilometrach na godzinę. Na szczęście my tu mamy kilometry, a chcielibyśmy sobie jechać 120 mil, ale no niestety nie da się. Na razie normalny tryb, pedał w podłogę 50-120. No powiem, że dobrze. Bardzo dobrze i żadnego wycia. Naczytałem się o tym samochodzie, że on niestety wyje jak starsze generacje Toyota czy Lexusów hybrydowych. Bzdura. Jak na razie nie był ani w mieście, ani nie wyje na SC. I odpowiednio dynamiczny. Nie można mu zarzucić, że był ospały. Absolutnie nie. To był normalny drive, a jeżeli tylko trochę potrzesz byka za jego prawy róg, to możesz sobie zmienić tryb jazdy na sportowy. Druga próba dynamiki będzie w sporcie. Powiem Wam tak, że no w mieście czy poza miastem prowadził się lepiej niż na SC. Na SC wyraźne, bardzo wielkie wychyły w lewo i w prawo, dlatego miejcie się na baczności. 120 na liczniku, ja już milknę, spójrzcie na ten prosty sonometr. Średnio około 63-64 dB. Miejcie na uwadze, że pada, jest śliska, jezdnia. Pewnie na suchej byłoby troszkę lepiej. 120, przekładnia tak reguluje pracą układu napędowego, że obroty generalnie oscylują w granicach 2000-2200 obrotów, niezależnie od prędkości, jaką jedziesz. Na SC jedziesz 80, 90, 100, około 2000, jedziesz 120, również 2000 z małym ogładem. Tak to generalnie jest, jeśli chodzi o sterowanie układem napędowym. Za chwilę znów jedziemy na SK, tylko tym razem w trybie sport. No dalej malutki. O, jest sport. Świeci się sport. Czerwona tutaj informacja na wyświetlaczu po lewej stronie. Zobaczymy, czy coś w tym układzie hybrydowym zmieniło. Czy w sporcie odepchnie się lepiej? Trudno mi to powiedzieć przed próbą. Za chwilę po małej próbie będę coś więcej na ten temat wiedział. Nic się nie zmieniło. Między sportem a normalem nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Często w recenzjach mówię, że różnica jest niewielka, to w tym samochodzie mogę powiedzieć, że różnicy nie ma żadnej. Podróżując sobie S-ką 120, jedzie się nim naprawdę przyjemnie. Jeżeli nie zmieniasz gwałtownie pasów ruchu, no to nie denerwujesz się tym, że są straszne wychyły i te 63-64 dB absolutnie nie są w jakiś sposób negatywnie oddziałujące na moje uszy. Nie jest to nieprzyjemny hałas, nie jest to żadne wycie. Gdzieś tam słyszę toczące się opony dosyć mocno, no ale śliska nawierzchnia. Praktycznie nie słyszę powietrza opływającego samochód. No i wycia, to co powiedziałem przed chwilą, wycia nie słyszę. Przy kickdownie warkot jednostki spalinowej słyszalny, ale nie jest to żadne takie uciążliwe wycie. Miejski crossover, czyli najlepiej czuje się w mieście, praktycznie cały czas w trybie czysto elektrycznym. Możesz sobie ten tryb jeszcze wywołać za pomocą przycisku EV Mode, o czym informuje nas ta ikonka na wyświetlaczu EV, co ma często miejsce w samochodach hybrydowych. Praktycznie cały czas toczy się na prądzie. Przy gwałtownym kickdownie 0,50 robi bardzo szybko, no i wtedy wiadomo, uruchomi silnik spalinowy, dobije do 50, popuścisz nogę z pedału gazu i znów tryb w pełni elektryczny. Tak jak to często dzieje się w Toyotach, tak samo dzieje się w Lexusach. Dopracowanie tego układu znakomite, absolutnie żadnych szarpnięć praktycznie nie czujesz, kiedy następuje zmiana trybów. Do tego przy prędkościach miejskich, to co mówiłem wcześniej, prowadzi się świetnie. Na SC tak dobrze nie jest. Na SC spore, naprawdę spore wychyły, gorsze prowadzenie. Do 90 na godzinę żadnych zastrzeżeń nie ma. Przy 120 jeździłem crossoverami, które prowadziły się lepiej. Przed nami dziury, tym razem Lex UX hybryda. Jak widzicie, te wyrwy są spore po deszczu, ale tu jest naprawdę znakomicie. Elegancko odfiltrowuje. Mogę powiedzieć, że delikatnie sztywne nastawy jednak, ale odfiltrowanie znakomicie. Resztę tych nierówności pewnie przenosi ten mega wygodny, skórzany fotel. Praca zawieszenia przy takich poprzecznych pofałdowaniach, czy takich głębokich, ale często występujących dziurach, nieco głośna, ale tylko nieco.
Jeśli chodzi o komfort, zakładałem, że będzie ciszej. No i nic wewnątrz nie żyje własnym życiem. Spasowanie absolutnie bez zastrzeżeń. Wszystko w środku spasowane fabrycznie znakomicie. Zresztą ten samochód miał bardzo niewielkie uszkodzenia, bo z tego, co mi mówiła właścicielka, to miał tylko z przodu wymieniany zderzak. Tak został wylicytowany na aukcji w Stanach. Od kilku tygodni licytowali i udało się, żeby trafić samochód jak najmniej uszkodzony. Wspomniałem o tych uszkodzeniach, bo niekiedy jest tak, że jak musi być demontowane wnętrze, no to z różną starannością różni fachowcy te wnętrza później składają i czasami po złożeniu wychodzi tak, że przejedziesz po dziurach i wszystko skrzypi. W tym samochodzie absolutnie nic nie skrzypi, a z drugiej strony, no co ma skrzypieć, jak nic nie było wewnątrz demontowane. Z tyłu postojówki LED-owe, kierunkowskazy żarówkowe, już naciskam stop. I przejdźmy do przodu. Z przodu w pełni LED-owe oświetlenie. Kierunkowskazy żarówkowe, tak jak z tyłu, w bocznych lusterkach, jak widzicie, kierunkowskazy w pełni LED-owe. Tu jeszcze jest taka obrysówka, ale w Stanach te obrysówki myślę, że są wymagane. Podobno w wersjach europejskich też są. Nie jeździłem europejskim UX-em hybrydowym, bo doskonale stali widzowie kanału wiedzą, że jest recenzja UX-a, ale w pełni elektrycznego. Nie pamiętam, czy on miał te obrysówki, czy nie miał. W każdym bądź razie napiszcie w komentarzu, czy te obrysówki to jest standard w samochodach europejskich, czy tylko w amerykańskich. A tak wygląda roczny UX od spodu. No tu wszystko lśni. Nie można się temu dziwić. Tak po prostu musi być w rocznym samochodzie. Ten niewielkich rozmiarów silniczek elektryczny. Tu widać półosie, a więc napęd na oś tylną. Wszystko ładnie obudowane. Tu plastik, tu plastik, tu osłony termiczne, tu również obudowy. Wszystko mocno osłonięte. No wszystko lśni, spójrzcie na wydech. Inaczej być nie może. Próg podproże jest widoczny, no ale czego szukać w rocznym samochodzie? Cały układ napędowy lśni. I kilka słów tytułem podsumowania. Jak na miejskiego crossovera samochód znakomity. Jeśli chodzi o jazdę z wyższymi prędkościami, radzi sobie bez problemu. Mógłby się nieco mniej wychylać na boki. Jeżeli jeszcze miałbym znaleźć jakiś mankament, to mogę się znów zwrócić w kierunku bagażnika, że jest nieco za ciasny, 320 litrów, ale mając na myśli, że jest to miejski samochód, to kufer wystarczy. Owszem, wakacje nad morzem dla 4 osób, 4 walizki, kłopot tam upchnąć. Poza tym żadnych najmniejszych zastrzeżeń. W mieście prowadzi się znakomicie, odpowiednio przestronny. Druga wersja od dołu w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o wyposażenie. Fotel wygodny, z tyłu miejsca dla dwójki, pociech wystarczy. Czego chcieć więcej? Naprawdę jest dobrze. Tak samo jak chodzi o materiały użyte do budowy wnętrza. Naczytałem się, że jest kiepsko. Moim zdaniem to nieprawda. Fajny, elegancki samochód. Dominika życzymy, żeby nie sprawiał żadnych najmniejszych problemów. Wiem, to Lexus, nic się nie będzie działo, ale żeby tak było, jak to wszyscy mówią zawsze o Toyocie i Lexusie. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.